Cześć, z tej strony Łukasz Szafa z grami i wiem, co sobie myślicie. Hej, drugi odcinek w tym samym tygodniu. Szafa, co się dzieje? Ale tamten odcinek był taki troszeczkę ponadprogramowy, a po drugie wydarzyło się kolejny raz coś, co mnie strasznie zajarało. Nie wiem, czy tak czasem macie, że już chcecie iść spać. Jest 23, nagle trafiacie na jakieś ruskie forum i okazuje się po 15 minutach, że jest pierwsza w nocy i wy dawno już powinniście iść spać i już wiecie, że rano będziecie mieli wory pod oczami. I to wydarzyło się ze mną ostatnio, kiedy trafiłem na forum strony oldgames.ru na wątek o poszukiwaniu gier, które zostały gdzieś tam w jakiś sposób zaginione. I rzucił mi się w oczy jeden z użytkowników, który nazywa się Mr. Pepka, który pisał dość dużo, dość zaangażowanie i coś mi ta ksywa gdzieś tam dzwoniła w głowie i przypomniałem sobie o kolesiu, który przez prawie cały rok męczył mi bułę o zgranie kilku gier, które miałem w swojej kolekcji, ponieważ on tam zajmuje się jakąś archiwizacją. I muszę przyznać, że troszeczkę go olewałem z tego względu, że przez ostatni rok, pewnie sami też zauważyliście, robiłem sobie lekki detoks od działalności na kanale i troszeczkę też odpoczywałem od tego całego świata retro i traktowałem go troszeczkę jak kolejnego kolesia, który, nie wiem, z jakiegoś dziwnego powodu potrzebuje sobie zgrać kilka gier do swojej kolekcji i go olewałem. Okazało się, że koleś jest jednym z aktywniejszych użytkowników tej grupy, który zajmuje się odzyskiwaniem dawnych gier, które zostały zapomniane. Nie zostały zapomniane. Często nikt o nich nawet nie wiedział. Ponieważ trafiłem tam troszeczkę śladami gry Suicide Speed od Team Softu, stworzona przez Tabu. Jest to gra z 1996 roku, o której wam dzisiaj będę chciał opowiedzieć, ale przyznam szczerze, że od samej gry ciekawsze jest całe to tło, w jaki sposób ta gra ostatecznie wypłynęła w internecie, ponieważ wyobraźcie sobie, Mr. Pepka poszukiwał tej gry wyłącznie w oparciu o jedną reklamę zamieszczoną w gazecie, gdzie Teamsoft reklamował wyścigi komputerowe na PC i nie było tam nawet żadnych screenów, była po prostu okładka i przez ten cały czas Mr. Pepka tej gry poszukiwał i okazało się faktycznie, że ta gra istnieje, była wydana nawet, ale umówmy się, w 1996 roku, kiedy już mieliśmy InfoSpeedy, takie gry nie miały prawa odnieść sukcesu komercyjnego czy tym bardziej artystycznego, więc podejrzewam, że sprzedała się ona w nakładzie żałosnym. Mr. Pepka dotarł do osoby, która tą grę posiada. Gra została zgrana. Można sobie ją ściągnąć ze strony oldgames.ru i samemu przekonać się o tym, czemu nie odniosła sukcesu. Zanim przejdziemy jednak do samej gry, chciałbym jeszcze raz, kolejny raz podkreślić to, jak niesamowicie ważna jest prezerwacja gier wideo, jak ważne jest udostępnianie tych gier, które mam w swoich kolekcjach, żebyśmy wszyscy mogli się nim cieszyć i kumam, że pewnie z punktu widzenia kolekcjonerów bardziej opyla się mieć w swoich zbiorach coś, czego nie ma nikt inny. Ale z drugiej strony, czy to są aż tak cenne rzeczy, na których, nie wiem, czy to jest ważniejsze od tego, żeby ta gra została zachowana? To jest jakby mimo wszystko część naszej historii. Sam jakiś czas temu, parę lat temu, udostępniałem eksperyment Delphi wersji na PC i przypomnę, że musiałem wtedy odfoliować jedyny znany egzemplarz. Gdzieś tutaj wrzucę link do materiału o tym, ponieważ było bardzo śmiesznie, wszyscy się upili i było kupa zabawy. Więcej zabawy niż przyniosła nam później sama gra. I niestety, czytając też to forum i te wątki, można odkryć wiele ścian, z którymi zderzają się ludzie poszukujący tych gier, gdzie trafiają do kolekcjonerów, którzy mówią, że owszem, mam tą grę, ale jej nie udostępnię, po co mi w dupę. I oczywiście mają do tego prawo, ale też ja mam prawo powiedzieć, że jesteście egoistycznymi dupkami i mam nadzieję, że będziecie mieli parcha w widocznym miejscu i będzie was bardzo swędział.
I przypomniało mi to pewną sytuację sprzed roku albo dwóch, gdzie jeden z użytkowników na grupie facebookowej Retro Gaming napisał, pochwalił się tym, że kupił na jakimś bazarze 100 dyskietek i wśród tych dyskietek była gra Żmija, która też była grą zaginioną. I ten użytkownik z jednej strony obiecywał, że tą grę wypuści, z drugiej strony robił coraz większy research na temat tego, za ile tą grę może sprzedać. I koniec końców wyobraźcie sobie, że tę grę nie udostępnił. Gra została sprzedana komuś, nie wiadomo komu. Do dzisiaj nie ma jej w internecie, nie można w nią zagrać. Także drogi Marku, palch ci na czoło, niech swędzi, niech będzie go widać. A teraz wracając do samej gry Suicide Speed. Jest to gra wyścigowa, widoczna z góry. Top-down racer to się tak mnie nazywało. I jest to gra, która na każdym kroku krzyczy o tym, jak zmarnowanym jest potencjałem. Ponieważ jest tam 16 tras, każda z tych tras jest inna, są naprawdę fajnie przemyślane, są bardzo ładnie narysowane, graficznie ta gra uważam, że okej, ja wiem, że to jest 96 rok i gdyby to był 10, nie wiem, 3, to byłby wtedy wow, a w 6 to już tak ale estetycznie uważam, że gra broni się do dzisiaj, więc mamy 16 naprawdę ładnych, kolorowych, przemyślanych tras, których potencjał zmarnowany jest przez fatalne AI, do którego jeszcze dojdziemy, przez fatalne sterowanie, do którego także dojdziemy, i przez brak multiplayera, i przez system turniejowy, który też jest troszkę rozczarowaniem, ale myślę, że można zacząć od początku. Gra wita nas, powiedzmy, że intrem, jest to tak naprawdę, powiedzmy, że slideshow. Później przechodzimy do opcji, których mamy 3, możemy zmienić sobie sterowanie z klawiatury na joystick. Nie ma opcji ilości graczy, ponieważ możemy grać w pojedynkę. Możemy wybrać pomiędzy pojedynczym wyścigiem a turniejem. Różni się to tym, że w pojedynczym wyścigu możemy sobie wybrać konkretną trasę, a w turnieju lecimy po kolei, bodajże mamy do 3 przegranych wyścigów. Nie ma wyboru samochodów. Za każdym razem sterujemy tym samym czerwonym autkiem. Ścigamy się z 3 innymi przeciwnikami, którzy mają dokładnie ten sam samochód, tylko że w innym kolorze. Możemy wybrać w trybie pojedynczego wyścigu jeden z 4 poziomów trudności. Nie wiem do końca, czym one się różnią, ponieważ na każdym z tych poziomów inteligencja, mam wrażenie, że bardziej próbuje popełnić samobójstwo w tym torze, niż ukończyć wyścig. Co spowodowane jest, podejrzewam, częściowo tym, że tory naprawdę bywają skomplikowane. Przez co właśnie sztuczna inteligencja na niej się gubi, ale też nierzadko ja się na niej gubiłem, pomimo tego, że czasami nawet były, wiecie, rozpisane strzałki, kolejność, gdzie trzeba jechać, a tory były tak skomplikowane, że w pewnym momencie już absolutnie nie wiedziałem, w którym kierunku zmierzam i to traciło sens. Sztuczna inteligencja bardziej nam dostarcza tutaj rozrywki i jest bardziej formą przeszkadzajki, zwłaszcza na trasach, gdzie krzyżują się tory. I wtedy troszeczkę wchodzimy w taki typ Destruction Derby i tutaj aż prosi się o jakikolwiek model zniszczeń. Niestety tego nie ma. Fajne jest to, że sztuczna inteligencja zderza się nie tylko z nami. Właściwie to trudno powiedzieć, żeby ona zderzała się z kimkolwiek celowo. Po prostu w momencie, kiedy wjeżdża w jakikolwiek inny samochód, to tworzą się dość ciekawe kreakcje. Samochody zatrzymują się na torze, musimy je wyminąć. Czasem troszeczkę je przeciągniemy po tym torze. To jest całkiem zabawne. Niestety w samej grze nie pomaga też sterowanie, które w połączeniu z brakiem jakiejkolwiek fizyki jazdy powoduje, że zabawa na dłuższą metę nie jest do końca tak bardzo przyjemna. A oczywiście możemy zapomnieć o jakimkolwiek, nie wiem, realizmie typu zmiana biegu czy hamulec ręczny. Sterujemy po prostu strzałkami przód, góra i skręcamy, czy góra do przodu, do tyłu i skręcamy na boki. I samochody rozpędzają się do tak dużej prędkości, że przejechanie całego innego okrążenia to powiedzmy są 3 takie pacnięcia, strzałkę w górę i ten samochód już ma wystarczający pęd, żeby jednocześnie być pierwszym i nie wypaść z zakrętu, więc to może dać nam pewien obraz tego, jak to jest kiepsko rozwiązane. Ale tak jak już wspominałem wcześniej, fizyki tutaj praktycznie żadnej nie ma, samochody nie wpadają w jakieś poślizgi, po prostu wypadają na tonie z toru, pomijając etapy, na których mamy lód i tam faktycznie
dochodzi do wypadnięcia z toru i dodaje to jakiegoś elementu taktyki. A aż prosiłoby się, żeby ta fizyka w jakiś sposób istniała też na torach zwykłych. Niektóre z etapów są dwupoziomowe i część trasy przebiega pod trasą. I tutaj też pojawia się taki problem, że w momencie, kiedy wjeżdżamy pod tą trasę, nie ma żadnego duszka czy jakiegoś cienia, który by nam podpowiadał, gdzie jesteśmy, więc musimy wyjechać spod tego tunelu nad czuja, co jest dość sporym czasami problemem i niepotrzebną przeszkadzajką. A i właściwie to tyle, jeżeli chodzi o Suicide Speed. Gra od Team Softu stworzona przez Tabu, które też stworzyło remake gry Slater z C64, o której mam nadzieję, że też jeszcze kiedyś opowiem. Grę pozostawiam Wam bardziej jako ciekawostkę. Nie mówię, że gra się w nią nieprzyjemnie, ale przez to, że brakuje tam multiplayera, przez to, że to sterowanie jest takie mocno zero-jedynkowe, myślę, że to dobre określenie, to trudno mi określić granie w tą grę jako coś przyjemnego. Bardziej to jest dla mnie taki symbol zwycięstwa prezerwistów i taki jasny punkt zeszłego roku. Gra została odkryta w marcu 2021 roku i do tego czasu wyobraźcie sobie, że jedyną poszlaką była ta reklama w gazecie i to powoduje, że ten temat polskich, zwłaszcza dla mnie polskich gier, na nowo staje się ekscytujący, ponieważ gdzieś tam jeszcze są rzeczy totalnie nieodkryte i to był jeden z komentarzy bodajże od Mariusza Wodarczyka pod ostatnim filmem, że jeszcze, że był zdziwiony tym, że coś jeszcze może go zaskoczyć i ja mogę powiedzieć dzisiaj dokładnie to samo, coś mnie zaskoczyło i jestem tym na maksa podekscytowany. Także z mojej strony to tyle. Grę można pobrać ze strony oldgames.ru, link umieszczę w komentarzu. Dajcie znać, co sądzicie o tej grze, dajcie znać o tym, co sądzicie o prezerwacji gier, o kolekcjonerach, którzy tych gier nie chcą udostępniać. Czy ja jestem w stanie też częściowo ich zrozumieć, ale jestem też ciekawy Waszej opinii. Także z mojej strony to tyle. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.